Zadanie. W pewnym trójkącie jeden z boków ma długość 8 plus 8 pierwiastek z 3, a kąty do niego przyległe mają miary 45 stopni i 30 stopni. I tutaj trzeba sprawdzić trzy zdania, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy trójkąt, którym jeden z boków jest równy 8 plus 8 pierwiastek z 3, a kąty do niego przyległe mają 45 i 30 stopni. W tym trójkącie możemy się już doszukiwać charakterystycznych kątów i własności. Za chwilę je pokażę. Otóż możemy narysować wysokość z wierzchołka C i tutaj zaznaczamy kąt prosty. I ta wysokość podzieliła nam duży trójkąt na dwa trójkąty prostokątne. Zauważmy, że tutaj mamy 60 stopni. Jeżeli od 180 odejmiemy te dwa kąty w tym trójkącie EBC, no to trzeci kąt musi być równy 60 stopni. Tutaj będzie podobnie. W trójkącie AEC suma miar kątów to jest 180. Jeżeli od 180 odejmiemy tutaj kąt prosty i 45 stopni, to trzeci kąt będzie równy 45 stopni. I teraz trzeba przypomnieć sobie własności dotyczące takich charakterystycznych trójkątów. To jest trójkąt, który ja nazywam połową kwadratu, proporcje AA, a pierwiastek z 2. Tutaj mamy dwa alternatywne rysunki i proporcje, które opisują boki w tychże trójkątach. Zależy od podręcznika, stosujemy albo proporcje ze środkowego, albo z prawego rysunku. To jest połowa trójkąta równobocznego. Ok. Najpierw skorzystamy sobie z tychże własności. Tutaj mamy trójkąt prostokątny. Przy prostokątne, przy kącie prostym są oznaczone literkami AA. A przeciwprostokątna jest oznaczona przez wzór A pierwiastek z 2. Ok, teraz skorzystajmy sobie z innych własności. Z własności dotyczących połowy trójkąta równobocznego. Naprzeciwko 30 stopni, widzisz, jest bok A. I tutaj również naprzeciwko 30 stopni jest bok A. Naprzeciwko kąta prostego jest bok 2A. Naprzeciwko kąta prostego jest bok 2A. Naprzeciwko 60 stopni jest A pierwiastek z 3. I tutaj podobnie, naprzeciwko 60 stopni odległość od E do B będzie równa A pierwiastek z 3. I teraz zauważmy, że mamy tylko jedną liczbę, to jest 8 plus 8 pierwiastek z 3, to jest cała podstawa AB. A nasza podstawa AB to jest suma A oraz A pierwiastka z 3, więc napiszmy A plus A pierwiastek z 3 równa się 8 plus 8 pierwiastek z 3. W zasadzie już od razu widać, że A to jest 8, ale wyłączmy A przed nawias. A razy w nawiasie będzie 1 plus pierwiastek z 3 równa się, tutaj wyłączmy 8 przed nawias, w nawiasie będzie 1 plus pierwiastek z 3. Jak obydwie strony tego równania podzielimy przez ten nawias, to ten nawias nam się redukuje i otrzymujemy, że A jest równe 8. No i teraz nanieśmy nasze liczby na rysunek. A jest równy 8, tutaj też A jest równy 8. Tutaj będziemy mieć 8 pierwiastek z 3. Tutaj 2 razy 8 to jest 16. Tutaj 8 wstawimy, więc mamy 8 pierwiastek z 2. I czytamy zdanie pierwsze. Obwód tego trójkąta wynosi, no właśnie, mamy podaną wielkość. Więc liczmy punkcik pierwszy. Obwód równa się. Cała dolna podstawa to jest 8 plus 8 pierwiastek z 3. Tutaj mamy 16 plus 8 pierwiastek z 2. Obwód równa się. Mamy tutaj dwie liczby całkowite, 8 i 16 to 24, dodać 8 pierwiastek z 3, dodać 8 pierwiastek z 2. Widzimy, że tu jest inny obwód, więc zaznaczamy fałsz. Przejdźmy do punktu drugiego.
Pole tego trójkąta wynosi, jest podana wartość. Pole trójkąta liczymy oczywiście ze wzoru 1, 2 a razy h. Więc wstawiajmy 1, 2 razy podstawa to jest 8 plus 8 pierwiastek z 3, to jest ta wartość, a wysokość to jest 8, więc razy 8. Tutaj dwójkę i ósemkę możemy skrócić, tu będzie czwórka i czwórkę możemy wymnożyć przez nawias. P równa się 32 plus 32 pierwiastek z 3. Możemy z tej sumy wyłączyć 32 przed nawias i otrzymamy 1 plus pierwiastek z 3. Nie ma tutaj jednostek, jak ktoś chce może napisać jednostki kwadratowe i widzimy, że tu jest ta sama wartość, więc zaznaczamy prawdę. Czytamy zdanie trzecie. Jedna z wysokości tego trójkąta ma długość 4 plus 4 pierwiastek z 3. Przed momentem obliczyliśmy, że pole naszego trójkąta to jest 32 plus 32 pierwiastek z 3 lub z wyłączoną liczbą 32 przed nawias. OK, wiemy, że pole trójkąta jest równe 1, 2 a razy h. Na tym rysunku mamy już zaznaczoną jedną wysokość, to jest odcinek CE. Ta wysokość jest równa 8. No i oczywiście nie jest ona równa tej wartości. Ale w każdym trójkącie mamy trzy wysokości. Więc narysujmy trzy wysokości. Wiemy, że tu jest kąt przy wierzchołku, kąt jest rozwarty, więc nasza wysokość będzie leżała poza trójkątem. Tutaj możemy sobie zaznaczyć kąt prosty. Trzeba przedłużyć podstawę. W tym wypadku podstawą to jest bok BC. Przedłużamy podstawę i tutaj na czerwono zaznaczyłem H2. Jeżeli przedłużymy podstawę AC i narysujemy wysokość również na czerwono, to będzie nasza wysokość H3. Tutaj jeszcze może między podstawą, a w zasadzie przedłużeniem podstawy, a wysokością narysujmy kąt prosty. I mamy wysokość A równa się 8, to jest jedna wysokość, tu jest druga, tu jest trzecia. Obliczmy wysokość H2. W miejsce pola wstawiamy znane pole. To jest 32 plus 32 pierwiastek z 3 równa się. Jedną drugą przepisujemy, a podstawa to jest 16. Zauważ, 16 jest podstawą, a H2 jest wysokością. Więc wpisujemy tutaj 16 razy H2. 2 i 16 się skróci, to jest 8, więc piszemy dalej. 32 plus 32 pierwiastek z 3 równa się 8H2. Chcemy obliczyć H2, przeszkadza 8, dzielimy na 8 i otrzymujemy 4 plus 4 pierwiastek z 3 równa się H2 i widzimy, że mamy taką samą wysokość. Jest to zdanie prawdziwe. Można oczywiście obliczyć H3, ale to już nie ma najmniejszego sensu.